Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj przy okazji szczególnego dla nas wydarzenia. To podpisanie listu intencyjnego na rzecz powołania Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Proszę Państwa, jesteśmy na początku drogi, ale de facto przecieramy szlak dla innych. Pokazujemy, jak można współpracować, jak można budować fundamenty gospodarki wodorowej w Polsce, w Europie i na świecie. Mamy ogromny potencjał wyrażający się chociażby w zaangażowaniu PKN Orlen, ale także instytutów badawczo-rozwojowych, wyższych uczelni, które są uczestnikami, za chwilę sygnatariuszami tego listu intencyjnego. Proszę Państwa, zgodnie z polską strategią wodorową, którą za chwilę przyjmie Rada Ministrów, przewidujemy do roku 2030 powstanie w Polsce co najmniej 5 takich inicjatyw. To są doliny wodorowe, które mają się opierać na potencjale makroregionów, czyli nie małe w skali lokalnej, ale raczej duże inicjatywy opierające się na najlepszych wyższych uczelniach, na instytutach badawczo-rozwojowych, na firmach wdrożeniowych, na startupach, ale przede wszystkim na tych, na których będzie spoczywał ciężar budowy gospodarki wodorowej, czyli na tak zwanych firmach kotwicach, na naszych potentatach, na tych, którzy zbudują ekosystem innowacji gospodarki wodorowej w Polsce. Wodór jest niezbędny. Olbrzymia ilość tego wodoru do przemysłu jest potrzebna, więc stąd ten zielony wodór chcemy produkować jak najszybciej. Produkcja tego wodoru nie musi być tylko w elektrolizerach, bo tak jak mówiliśmy, czy jak wszyscy tutaj obecni wiedzą, bo nie jest to żadne nowe rozwiązanie, wodór można w pirolizie robić, wodór można chociażby produkować małe reaktory jądrowe. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o doliny wodorowe, to tutaj należy zaznaczyć, że na świecie mamy w tej chwili 36 dolin wodorowych, z czego 20 jest w Europie i ta nasza będzie tą 37, 21 można powiedzieć. I celem tych dolin wodorowych jest przede wszystkim tworzenie takich lokalnych gospodarek opartych o wodór, gdzie wodór jest wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu, czyli w przemyśle rafineryjnym, czy w innych przemysłach, w transporcie, w ciepłownictwie. I w takiej dolinie wodorowej ta współpraca właśnie nad tworzeniem nowych technologii, nad pracą nad tymi technologiami, czyli tak naprawdę projekty badawczo-rozwojowe, mają docelowo służyć do tego, żeby projekty były implementowane właśnie w ramach tych lokalnych dolin. Bardzo serdecznie proszę o podpisanie listu intencyjnego pana Józefa Węgreckiego, członka zarządu do spraw operacyjnych w PKN Orlen. Pierwszy podpis złożony. Dziękuję panie prezesie. Wśród sygnatariuszy jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Zapraszam serdecznie pana Pawła Kolczyńskiego, wiceprezesa zarządu ARPS-a. Zapraszam pana prezesa Andrzeja Ziółkowskiego, prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, oddział w Płocku, bardzo proszę. Pana profesora Jana Kicińskiego, dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Panią dr Alicję Pawłowską-Piorun, kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, Zakład Zielonych Technologii Energetyczno-Klimatycznych. Przedstawiciela Instytutu Energetyki Instytutu Badawczego, pana doktora Tomasza Gałka, dyrektora Instytutu Energetyki. Politechnika Warszawska. Zapraszam serdecznie panią profesor Renatę Walczak, prorektora do spraw filii w Płocku. Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA. Zapraszam serdecznie panią Mariolę Zmudzińską, wiceprezesa zarządu, i panią Karolinę Lot-Babut, prokurenta. Bardzo proszę panią. Pana profesora Sławomira Stelmacha z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Wodór jako paliwo lotnicze jest duża szansa. Bardzo proszę pana profesora Andrzeja Kulczyckiego z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Przedstawiciela Toyoty Motor Poland Company Limited,
pana doktora Andrzeja Szałka, doradcę zarządu do spraw nowych technologii, pana Artura Fryczkowskiego, wiceprezesa zarządu Alstom Konstal, pana Wojciecha Kowalewskiego, prokurenta, i pana Jarosława Krotowskiego, dyrektora do spraw sprzedaży z Siemens Energy. To wśród sygnatariuszy listu intencyjnego jest Komunikacja Miejska Płock. Zapraszam serdecznie pana Marcina Uchwała, prezesa zarządu, i panią Aleksandrę Sieczkowską-Pachelską, wiceprezes zarządu. Zapraszam pana Bogdana Pilcha, dyrektora generalnego Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Panią Michalinę Michniewicz, dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Panią Annę Szustakiewicz, prezesa zarządu Unicate, spółka z o.o. Pana doktora Witolda Salwacha, prezesa zarządu Stomil Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Pana doktora Zbigniewa Szamela, prezesa zarządu spółki Nanospace Lab. Pana mecenasa Artura Czuchaja, wiceprezesa zarządu Instytutu Informatyki i Optoelektroniki. Pana profesora Pawła Strumiło, prorektora Politechniki Łódzkiej do spraw rozwoju. Ministrze, co oznacza podpisane dzisiejsze porozumienie? Oznacza to, że budujemy nowy sektor polskiej gospodarki opartą o technologie wodorowe, i to jest taki realne przedsięwzięcie już materializujące pewne rzeczy, bo otóż możemy zbudować najlepszy program w ministerstwie, ogłosić go światu, ale bez partnerów biznesowych, takich jak PKN Orlen, bez udziału najlepszych polskich wyższych uczelni, takich jak tutaj te, które biorą udział w tej inicjatywie, nie uda nam się tego wprowadzić w życie. Stąd też po pierwsze chciałbym pogratulować podpisania dzisiaj tego listu intencyjnego. To nie tylko największa polska firma, koncern multienergetyczny, mogę śmiało powiedzieć, z pełnym przekonaniem czempion polskiej gospodarki PKN Orlen, ale także firmy z kapitałem międzynarodowym, z kapitałem zagranicznym, Toyota, Alstom, Siemens, również Solaris, więc różne obszary i energetyczne, i transport, bo i Toyota, i Solaris, prawda, różna półka, samochody osobowe, samochody w transporcie publicznym. Wiemy, że jest zaangażowana także PESA Bydgoszcz, czyli transport kolejowy, transport szynowy. Jest wielka szansa na to, aby zbudować ekosystem innowacji i technologii wodorowych i wdrażać realne projekty gospodarcze, które będą przygotowane, chociażby takie jak w PKN Orlen Hydrogen Eagle, międzynarodowy duży projekt związany z rozbudową sieci tankowania pojazdów wodorowych, wytwarzanie wodoru zielonego, niskoemisyjnego na ten cel. Projekt, który osobiście wspieram, on został bardzo pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską w programie międzynarodowym IPCEI, ale każdy z tych sygnatariuszy, którzy dzisiaj uczestniczą w tym podpisaniu tej doliny wodorowej, tego listu intencyjnego, mają własne projekty. Również świat nauki dysponuje badaniami, które chcemy na zasadzie skojarzenia doprowadzić do wdrożeń, aby tak jak w innych krajach europejskich, czy najlepszych, najbardziej zaawansowanych krajach na świecie, takich jak Japonia, Stany Zjednoczone, Australia, Korea Południowa, doprowadzić do maksymalizacji local content. Mam na myśli maksymalizację polskiej myśli naukowej, myśli technologicznej, ale wdrażanej przez polski przemysł, przez polskich przedsiębiorców.
Co za tym idzie? Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, zasilenie polskiej gospodarki, wpływ na wzrost PKB, same korzyści. No i oczywiście włączamy się w to wszystko jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska, aby wspierać tego typu inicjatywy. To jedna z kilku dolin wodorowych, bo przypomnę, kilka miesięcy temu z udziałem pana premiera Mateusza Morawieckiego został podpisany list intencyjny o powołaniu Podkarpackiej Doliny Wodorowej. We wrześniu Dolnośląska Dolina Wodorowa. Są także inne inicjatywy na Śląsku, w Wielkopolsce, na Pomorzu. Tworzy nam się mapa takich dolin wodorowych, które razem na obszarze całego kraju stworzą ekosystem innowacji dolin wodorowych, który będzie spójny, może komplementarny do europejskiego systemu dolin wodorowych. To jest nowa rzeczywistość. Budujemy de facto gospodarkę opartą o zaawansowane technologie po to, aby stworzyć najlepsze warunki do życia w Polsce polskim obywatelom, obniżając emisyjność gospodarki, czyli szanując środowisko, ale co najważniejsze, poprawiając konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych, abyśmy mogli skutecznie rywalizować z najlepszymi w Europie i na świecie. Taki jest nasz cel. Panie prezesie, co daje ARP podpisanie dzisiejszego porozumienia w sprawie utworzenia Doliny Wodorowej? To już jest kolejna inicjatywa wodorowa, w której Agencja Rozwoju Przemysłu jest członkiem. Przypomnę, że zainaugurowaliśmy utworzenie Podkarpackiej Doliny Wodorowej, Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Pracujemy wspólnie z partnerami nad Śląską Doliną Wodorową. W tej chwili włączamy się bardzo czynnie również w utworzenie Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Tak jak pan minister Zyska wskazywał, ideą Dolin Wodorowych jest regionalna kumulacja potencjału dotyczącego zarówno produkcji wodoru, jak i jego wykorzystania. Liczymy, że w tych regionalnych centrach, jakimi będą doliny wodorowe, będzie można rozwijać technologie wodorowe w różnym zakresie zastosowania, zarówno w transporcie publicznym przy autobusach wodorowych czy pojazdach wodorowych, w zakresie energetyki jako dodatkowe źródło, które zapewnia zeroemisyjną możliwość wytwarzania zeroemisyjnej energii elektrycznej, jak również w każdym innym możliwym wykorzystaniu wodoru. Bardzo ważne jest, że w inicjatywie wszystkich dolin wodorowych następuje połączenie z jednej strony potencjału naukowego, z drugiej strony potencjału biznesowego i przy udziale bardzo mocnym i koordynacji ze strony administracji rządowej czy administracji lokalnej, ponieważ połączenie tych wszystkich potencjałów powoduje, że powodzenie tego projektu, na który zresztą w skali całego finansowania unijnego zabezpieczone jest prawie 900 milionów euro, jest, no, nie chcę powiedzieć skazane na sukces, ale te działania dają duże prawdopodobieństwo przeprowadzenia skutecznych działań w tym zakresie. Panie prezesie, Urząd Dozoru Technicznego bierze udział właściwie w każdym projekcie w Polsce dotyczącym wodoru. Dlaczego tak się dzieje i jaką rolę pełni Urząd Dozoru Technicznego w tym procesie? Urząd Dozoru Technicznego jest jednostką inspekcyjną przede wszystkim. Dbamy o bezpieczeństwo w różnego rodzaju instalacjach ciśnieniowych, tym także i wodorowych, które już dzisiaj funkcjonują w przemyśle. Mamy doświadczenie i swoją rolę upatrujemy jako wsparcie, żeby o tym bezpieczeństwie nie zapomnieć, aby nie było wytworzonych niepotrzebnych barier, które mogą w przypadku, kiedy te projekty będą bardzo zaawansowane, je trochę przehamować. W związku z czym taka rola konsultanta, doradcy, taką rolę upatrujemy, jeżeli chodzi o udział w tych dolinach wodorowych. Jeżeli chodzi o podpisane dzisiaj porozumienie, czy będziecie Państwo również wspierać swoją wiedzą te podmioty, które porozumienie podpisały? Oczywiście, że tak. Na nas zawsze można liczyć, jeżeli chodzi o dzielenie się wiedzą w zakresie czy ataku wodorowego, bo takie zjawiska, z takimi zjawiskami spotykamy się w przemyśle. I jeżeli chodzi o przepisy, różnego rodzaju metody badań, bo te metody, bardzo metody, zaawansowane metody badań rozwijamy w Urzędzie Dozoru Technicznego, także po to, żeby właśnie interesariusze, te podmioty, które zaangażują się w tą gospodarkę wodorową, no, korzystały z naszych usług. Panie prezesie, co dla komunikacji miejskiej w Płocku oznacza podpisane dziś porozumienie?
Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że jestem zadowolony z tego faktu, że komunikacja miejska została zaproszona do Mazowieckiej Doliny Wodorowej, do podpisania listu inwestycyjnego. A co dla nas to w takim wymiarze ma przynieść? Przede wszystkim dostęp do wiedzy, do bazy danych, ale do wiedzy eksperckiej, która jest w ramach tej doliny, sygnatariusze polityki warszawska, łódzka, krakowska. Ale jak również ważnym elementem dla nas jest to, że głos operatorów transportu publicznego, mam nadzieję, będzie słyszalny dzięki właśnie naszej spółce, gdzie będziemy jako praktycy, jako ten podmiot, który będzie wykorzystywał technologię wodorową, ten głos będzie słyszalny w przygotowaniu rozwiązań, aby osiągnąć najlepszy efekt zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny, na którym nam wszystkim zależy przy wykorzystaniu tej technologii. Czy jest realne, że autobusy w Płocku będą jeździły napędzane wyłącznie wodorem? Jak pan przewiduje, kiedy to może się stać? Jest realne. Dzisiaj tak naprawdę zależy to od dwóch czynników. Pierwszy właśnie od tego elementu rozwoju technologii w zakresie obsługi autobusów wodorowych i dzisiaj spółka przygotowuje się już do tego procesu, żeby przekształcić część warsztatu czy halę, aby była możliwość obsługi taboru napędzanego wodorem. Jest to perspektywa 3-4 lat tak naprawdę. Jest to uwarunkowane od środków zewnętrznych i czekamy na nową perspektywę unijną, w której, jak wiemy, znaczna część środków jest przeznaczona właśnie na szeroko rozumianą ekologię, zeroemisyjność, w tym właśnie dedykowane rozwiązania finansowe, instrumenty finansowe na rozwój technologii wodorowej. Na to liczymy, przygotowujemy się. Jak tylko zostaną uruchomione te programy, natychmiast startujemy.